Dzień dobry. Dzień 20 chyba 5. Jeszcze mam pas na sobie. Pomyślałem sobie, że od dawna nie nosiłem. A jest to dobry sposób na kontrolowanie talii podczas cardio. Więc pomyślałem, że założę. I powiem wam, że nigdy w życiu na masie, jedząc tak dużo jedzenia, nie miałem takiej kontroli nad talią i nie miałem tak dobrego trawienia i ogólnie tak dobrze ogarniętego brzucha, że tak powiem. Także jestem mega zajarany. Powiem wam, że wszystko na ten moment jest idealnie. Wczoraj zmniejszyłem poziom błonnika i jak się okazuje, bardzo mi to zrobiło robotę, przynajmniej dzisiaj rano. Zobaczymy, będziemy kontynuować ten proces. Jak widzicie, u mnie produkty się praktycznie nie zmieniają. Oj Boże, jak ja żałuję tego skyra. Oglądałem wczoraj Piotrka Wójtowicza i skusił mnie na ten skyr. Myślę sobie, kurwa, spróbuję. Kupiłem go, jak byłem w Biedronce i myślę sobie wczoraj wieczorem, no nie mam na niego ochoty. W sumie to będzie duży posiłek, ale kupiłem, więc jak go nie zjem, to pewnie się zepsuje, więc go zjadłem i niczego tak bardzo nie żałuję jak tego skyra. Nie to, że coś, ale jakoś mi jest niedobrze po skyrach, nie wiem o co chodzi. Po jakichś twarogach, skyrach, po takich rzeczach nabiałowych jest mi jakoś tak, nie wiem, takie mam dziwne uczucie w sobie, więc chyba to nie są rzeczy dla mnie. Zostaję jednak przy starym, dobrym mięsie. Robię swojego daily shake'a. Ktoś się mnie pytał, co u mnie wchodzi, więc ja wam pokazuję już. Glutamina do kupienia oczywiście na Gymshopie. Greensy. Dawałem błonnik, ale na razie rezygnuję. I coś takiego GI od Revive. I tak wygląda mój poranny shake. Oczywiście do tego wrzucam dużo lodu, bo wtedy jest pyszniejsze. I tak zaczynam swój dzień. Dobra, wyciągnąłem dzisiaj po całym nocy moczenia i pachną ładnie, więc chyba jest git. Powiedzcie mi, kto jeszcze kontynuuje razem ze mną zimne kąpiele rano. Zimne kąpiele, zimne prysznice z rana. Jak ktoś nie próbował, to zachęcam. Kąpiecie się najpierw normalnie w ciepłej wodzie, a następnie spłukujecie się lodowatą. Polecam spróbować, zobaczyć, to zobaczycie, że kawa z rana wcale nie jest potrzebna. Jest pyszna, ale niepotrzebna. Dobra, witam was w śniadanku. Mamy tutaj 4 tosty pszenne. 2 całe jajka. I tam jest 100 gramów szynki. Tak, szynki. Została nam jeszcze szynka z piersi indyka, więc ją zjadam dzisiaj. Co prawda ostatnio po tej szynce z piersi indyka pierdziałem jak pojebany. Ale zaryzykuję. Ostatnio zjadłem je aż 200 gramów, więc pewnie to było przyczyna pierdu. Ale zobaczymy. Sylwia ochoczo mi ją oddała. Znaczy, że ona chce uniknąć tego efektu. A ja idę na żywioł. Dobra. Siadam. Dzisiaj nie mam trenera personalnych, ale mam bardzo dużo roboty do nadgonienia, także siadam, zjadam, odpalam sobie coś tutaj na kompie szybko, żeby krótko oglądnąć i zabieram się za robotę, bo jeszcze mam zmontowania, do zmontowania w zasadzie wczorajszego vloga, także widzimy się w następnym ujęciu. Dzisiaj co prawda nie miałem personali, ale od w zasadzie 6.30 siedziałem, robiłem nowe plany, także jestem już praktycznie na czysto, zostały mi do ogarnięcia chyba jeszcze 2 plany, ale wyszedłem sobie zrobić kroki. Klasyka gatunku. Włączyłem nagrywanie, jakiś gość kosi trawę z boku. Normalne, ale wracając. Zrobić kroczki, no bo generalnie jest tak, że jak mam pracę, mam te personale z rana, to nie ma problemu, bo idę na siłownię z rana, robię te przynajmniej 1500 kroków. Później po siłowni po prostu wracam okrężną drogą, tą zresztą, którą widzicie właśnie, i jest spoko, ale takie dni, które zdarzają się rzadko, bo to pierwszy dzień, w którym nie mam od rana pracy fizycznej,
od chyba 4 tygodni, no to muszę nadrobić, więc zrobiłem sobie po 6 godzinach pracy chwilę przerwy, więc poszedłem się troszkę przejść, bo też takie siedzenie cały czas, jeżeli macie pracę siedzącą na dupie, nie jest dobre. Pamiętajcie, starajcie się coś robić, starajcie się wstać, pochodzić. Nie wiem, ja nawet próbuję robić takie rzeczy, wiecie, zrobię zmywarkę, wytrę blaty w kuchni, cokolwiek, tak po to, żeby wstać, pochodzić, bo ja przez długi czas olewałem temat ruszania się, robienia kroków i tak to trochę bagatelizowałem. Oczywiście wiadomo, klientom swoim, zwłaszcza na personalnej dawno temu, mówiłem, jak to ruch jest ważny, bo tak jest. Ale samemu jakoś tak się do tego nie przywiązuje uwagi, dopóki się tego nie wdroży w życie. I odkąd wdrożyłem to w życie, przestałem mieć większość problemów. Takich jak na przykład problemy z plecami od siedzenia na komputerze. Więc polecam wszystkim, którzy się zmagają z takimi dolegliwościami, aby może coś z tym zrobili. Są teraz biurka, które są stojące, więc można sobie zaopatrzyć się w takie biurko. Można, tak jak ja, jeżeli mamy taką możliwość oczywiście, wykorzystać trochę czasu w ciągu dnia, zrobić sobie krótkie przerwy od pracy i po prostu się, tak, że tak powiem, rozchodzić. Też świetna opcja. Ale generalnie, niezależnie czy ktoś jest kulturystą, czy nie, warto się ruszać dla zdrowia, dla samopoczucia przede wszystkim. No i po to, żeby po prostu lepiej nam się żyło. Ja zawinę jeszcze zaraz do Lidla, zrobię małe zakupy i zasiadam do posiłku numer 3. Kurde, ja wam chyba muszę częściej nagrywać posiłki normalne, bo ja wrzucam tylko te posiłki, wiecie, fajne, nie? Czyli przedtreningowy, potreningowy, w którym są jakieś tosty, czasem jakieś takie, wiecie, rzeczy troszkę bardziej przetworzone. I tak sobie uświadomiłem, że to wygląda, jakbym jadł same takie rzeczy, a większość mojej diety to kurczak, windek, ryż i warzywa, olej makadamia. I tak to wygląda przez większość czasu. Więc generalnie, żeby nikogo nie zwiodło takie myślenie, że ja jem tylko takie rzeczy, bo już ostatnio nawet moi podopieczni zaczynają się pytać, czy okej jest wrzucanie tostów w ciągu dnia. Nie jest okej. Nie jest okej wliczanie pierniczków, snickersików, takich rzeczy w ciągu dnia. Według mnie oczywiście. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, nie przeszkadzają mu tłuszcze trans, nie przeszkadza mu bardzo przetworzona żywność, bo nie wiem, bo ma takie zdanie i tyle, okej. Natomiast takie jest moje zdanie. Ja uważam, że IFM jest dobry w ograniczonej ilości, czyli tak jak u mnie podopieczni liczą, można sobie wliczać słodkie płatki, można sobie wliczać różnego rodzaju fajne rzeczy, słodkości, ale w wykreślonych porach dnia. 80 co najmniej procent diety musi być oparta na dobrych produktach, nieprzetworzonych. Około treningowo można sobie wrzucić jakieś słodkie płatki, czy tosty, czy takie rzeczy, czy nawet troszeczkę, wiecie, do śniadania z rana, gdy wstajemy, robimy cardio na czczo, to wyżywienie insulinowe jest dobra. Jak sobie zjemy, nie wiem, 2-4 tosty do śniadania, czyli powiedzmy, nie wiem, nawet te 50% węglowodanów z pieczywa tostowego, to naprawdę się wiele nie dzieje. Natomiast w ciągu dnia bazowałbym jednak na produktach nieprzetworzonych. Bo ja dużo mówię o tym, co jem przed treningiem i tak dalej, ale nie mówię o tym, co piję przed i po treningu, więc przed treningiem, albo w trakcie, po treningu to w sumie nie piję nic. W trakcie, przed treningiem piję cytrulinę z argininą, ja kupuję po prostu ten citru argin z Real Farmu, do kupienia oczywiście na Body Shopie. No, dla mnie to jest petarda, pompuje zajebiście, smak ten strawberry watermelon to już też miazga. Generalnie zazwyczaj robię to w shakerze z lodem, bo jest zajebistrze, ale nie chce mi się dzisiaj shakera wyciągać, bo mój ulubiony jest w zmywarce. A przedtreningowo w zasadzie intra-workout leci kreatyna, leci EAA, leci beta-alanina, w trakcie węglowodany, które mam u góry, i glutamina jeszcze intra, no i węgle, które mam u góry, czyli po prostu dekstroza. Ja używam takiej, 7 Nutrition. Najczęściej używam w sumie tej z Olimpu, ale
Kupiłem taką, sobie Nutrition była na stronie. To zamówiłem. I w zasadzie tyle. Wypijam to sobie około godzinki 30-40, no 40 bardziej minut przed treningiem. Zaraz uzupełniam sobie dziennik swój treningowy i zabieramy się dzisiaj za plecy. Jak wiecie, ja plecy trenuję teraz tylko raz w tygodniu, więc tak każde plecy muszą być wykonane na nie 100, ale 120%, tak żeby do następnych pleców jeszcze czuć plecy. Dzień dobry, lecimy z kolejnym voiceoverem, tym razem mamy na palniku plecy. No i zaczynam oczywiście od ściągania w wąskim chwycie do mostka, czyli jak widzicie delikatnie się wychylam i ściągam mocno do mostka. Tutaj generalnie to jest ćwiczenie, które już omówię Wam pewnie po treningu, ja generalnie ze ściąganiami w dół, z podciąganiami i tak dalej zawsze miałem bardzo duże problemy, więc tutaj jeżeli chodzi o kwestię progresji, no jest u mnie różnie, natomiast pozwalam sobie na ruchy szarpane, nie mam z tym absolutnie problemu, dopóki jestem w stanie naprawdę dobrze wyczuć te plecy. Kolejnym ćwiczeniem to jest, normalnie miałem w planie rozpisane wiosłowanie sztangą, ale było naprawdę bardzo dużo ludzi w miejscu, w którym normalnie robię wiosłowanie sztangą, więc pomyślałem, że zrobię sobie wiosłowanie w opadzie tułowia na Smithie, bo to ćwiczenie naprawdę bardzo dobrze kiedyś czułem i wydaje mi się, że pozostanę właśnie na Smithie, bo czuję je zdecydowanie lepiej niż na klasycznej sztandze. A drugą rotację zostawię tak jak było, czyli klasyczny T-bar ze sztangą, z półsztangą. Dlatego, że po prostu uważam to ćwiczenie za takie, które lubię, które czuję i tyle w zasadzie. Tutaj macie wersję z kolei innego T-bara, czyli takiego T-bara z oparciem klatki piersiowej, który teraz jest dość popularny, dużo osób go używa. U mnie na siłowni jest taki właśnie stary Life Fitness, bardzo, bardzo fajna maszyna, jak ktoś będzie miał okazję być w Tarnowie i sobie spróbować podjechać na Extreme na ulicę Widok, to tamtą maszynę znajdzie. No, rozklekotana, stara, czyli mówiąc wprost, dobra. Kolejne ćwiczenie to jest wiosłowanie jednorączne na maszynie Hammer i ja to robię w takim ustawieniu, że stoję, dlatego że ta maszyna jest zrobiona tak, że gdybyście robili ją siedząc, to automatycznie nie ma możliwości zaangażowania mięśnia na śledczego grzbietu, bo łokieć idzie Wam automatycznie na zewnątrz, więc ja staram się tutaj łokieć trzymać maksymalnie przy ciele. Używam do tego takich linek, jak widzicie, takich jakby, może być, że to są te takie uchwyty do po prostu rozpiętek na bramie i dzięki temu mogę sobie ten łokieć poprowadzić bliżej ciała, bo mogę sobie po prostu złapać podchwytem. No i tutaj generalnie zakres staram się mieć taki, żeby dobrze wczuć się w najszerszy grzbietu, więc tutaj pewnie ktoś się przyczepi do tego, że nie dociągam łokieć, albo że wychylam się do tyłu i tak dalej. Mało mnie to interesuje. Generalnie skupiam się na czuciu mięśniowym i jeżeli jestem zadowolony z tego, jak po zakończeniu serii się czuję i jak czuję, że moje plecy pracowały, to jestem w zasadzie content, można powiedzieć, więc nie muszę tutaj szukać potwierdzenia w opiniach osób, które widzą to z zewnątrz. Musicie mi nie na słowo uwierzyć, że naprawdę dobrze czuję to ćwiczenie. No i kolejne to jest klasyka. Pamiętacie, ostatnio Wam mówiłem, że zmieniam przenoszenie hantli na przenoszenie kabelka, ale uważam, że jednak ta hantla to jest coś, co mi robi chyba najlepszą robotę, bo próbowałem później powtórzyć to z wyciągiem dolnym i już nie było tak fajnie, więc generalnie ja robię to na hantli, ale tak jak Wam mówiłem już wielokrotnie, ja tutaj korzystam z tego, że pracujemy w dwóch zakresach, czyli ja na przenoszeniu hantli za głowę skupiam się na zakresie końcowym, czyli rozciągnięciu. Jak widzicie, nie wychodzę wysoko nad klatkę piersiową, dlatego że tam już tak naprawdę nie ma żadnego napięcia na mięśniu najszerszym grzbietu i mięśniach obłych. Natomiast pozostawiam sobie cały czas w stałym napięciu to ramię i dzięki temu to napięcie z tych mięśni pleców po prostu nie znika i polecam Wam spróbować sobie to w taki sposób, bo wiele osób się zastanawia, jaka jest różnica między tym ćwiczeniem wykonywanym na plecy, a wykonywanym na klatkę. Na ten temat nagrał Szymon Moszny bardzo fajny materiał, także odsyłam, natomiast chodzi tutaj generalnie o ustawienie ramienia po pierwsze, bo w wersji na plecy robimy go w wyprostowanych łokciach, w wersji na klatkę piersiową łokcie są delikatnie zgięte, a kolejna kwestia to jest kwestia zakresu ruchu. W wersji na plecy ten najszerszy grzbiet to musimy w drogę rozciągnąć mięśnie obłe również, czyli generalnie starać się sięgnąć jak najdalej za siebie. W wersji na klatkę piersiową warto by było tutaj dodać będa nawet jeszcze i robić to troszeczkę wyżej do zakresu nad mostek. Można też zrobić sobie ławeczkę z kością w dół i wtedy też dobrze się tą klatkę piersiową można wyczuć.
No, i wracając do tych zakresów, to tam robiłem zakres końcowy, a tutaj robię zakres, można powiedzieć, początkowy, chociaż nie wiem, czy tak to można nazwać, chyba nie. Ale generalnie chodzi o to, że tutaj pracujemy w skróceniu, a tam pracowaliśmy w rozciągnięciu, dlatego też ja super wysoko nie wyciągam tych rąk, tylko staram się cały czas trzymać napięte mięśnie najszersze i w dolnej części dopiąć mocno ten najszerszy, docisnąć maksymalnie ramię do, można powiedzieć, bioder i przycisnąć ten drążek do ud, jak najbliżej jestem w stanie, oczywiście już w tym momencie to już nie jestem za bardzo w stanie, bo już zaczynam być zmęczony w tym punkcie materiału, ale generalnie taka jest zasada, żeby najwięcej czasu spędzić w zakresie, w którym chcemy najbardziej przeorać, że tak powiem. Dlatego też tutaj mocniej skupiam się na dopięciu, tam mocniej skupiam się na rozciągnięciu i łącząc te dwa ćwiczenia razem mamy, można powiedzieć, jedno kompleksowe ćwiczenie. Jak ktoś kiedyś widział tą maszynę Duriana, takie przenoszenie, no to ona działa na takiej samej zasadzie, tylko że ona, w związku z tym, że jest maszyną, generuje stałe napięcie na całym zakresie ruchu i to jest właśnie benefit tej maszyny, a tutaj można sobie to po prostu odwzorować, wykonując to w taki właśnie sposób. Kolejne ćwiczenie to już tutaj też dorianowskie, rozpiętki na tył barku. I niestety w pierwszej serii się przeliczyłem, znaczy nie przeliczyłem się, bo dziennik treningowy mi wskazywał na to, że powinienem użyć właśnie ciężaru 26 i powinienem wykonać je na około 10-11 powtórzeń, bo tyle poszło tydzień temu, ale w tym tygodniu już siła jest nieporównywalnie wyższa, dlatego też te 26 poszło na chyba 16, z tego co pamiętam, nawet nie liczyłem teraz, ale naprawdę no mocny progres. Dlatego też do 26 zostawiłem na drugą serię i tutaj steruję właśnie między 15 a 20 powtórzeń, poszło 15 i robię podwójny dropset. W pierwszym dropsecie starałem się ściągnąć mniej więcej, powiedzmy tam, ja miałem 20, czyli 6 kg ściągnąłem do 20. Nie wiem, ile to wyjdzie procentowo, może ktoś tam mi powie, no prawie jakieś 25%, chyba coś takiego strzelam, 30, nie wiem. W każdym razie 20 kg z 26 na 20 i celuję w jakieś takie 10 powtórzeń. Oczywiście robię do upadku, ale celuję mniej więcej w takie 10 powtórzeń i później robię 50% ucinki prawie, bo no 80 będzie, bo do 12 i również dochodzę do maksymalnego upadku i na tym kończę to ćwiczenie, natomiast nie jest to ostatnie ćwiczenie na tylny akton barku, bo jeszcze mam właśnie odwodzenie na maszynie Butterfly, przy czym tutaj już skupiam się tylko i wyłącznie na dopompowaniu tych mięśni, bo zakresy są bardzo wysokie, bo tutaj przedział jest taki na około 25 powtórzeń. I to w zasadzie tyle. No jak widzicie, prosty trening, skuteczny, złożony raczej z takich ćwiczeń nie za bardzo wymyślnych, ale to mi najbardziej pasuje teraz i żałuję wręcz, że mam tylko i wyłącznie jeden dzień pleców w tygodniu, ale tego wymaga teraz aktualny okres, więc trzeba tak zrobić. Trzymajcie się i do następnego Voice'a. Właśnie widzę sobie wyrobić ostatnie kroczki. Zostało mi 2600 na dzisiaj. Ogólnie teraz kroki trzymam w granicach 8 do 10 tysięcy kalorii, w sensie kalorii, haha, kroków. W sensie jak mam na przykład 8 tysięcy, a jest już bardzo późno, to ich nie wyrabiam specjalnie. To zalecenie oczywiście od Lukiego, ale generalnie staram się te 10 zawsze dobić. Tylko staram się to zrobić tak, żeby w ciągu dnia zagospodarować sobie wszystko tak, żeby te 10 tysięcy było. Dzisiaj mi zostało 2600, więc jest to naprawdę niedużo. Przejdę sobie po siłowni dookoła i będzie z głowy trochę pada. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie jakiegoś oberwania komóry. Dzisiaj trening, no powiem wam szczerze, taki dobry, ale bez jakichś fajerwerek. Także jestem średnio zadowolony, bo te plecy, tak jak wam mówiłem, przed treningiem mam tylko raz w tygodniu i zawsze jak jest taki coś nie do końca, mimo tego, że sprogresowałem prawie wszystkie lifty, problem mam z progresem tego ściągania z góry, ale u mnie podciągania, ściągania z góry i tak dalej, to zawsze była kapa, więc generalnie jakoś mocno nie spinam. Mam dojebane czucie mięśniowe, jeżeli chodzi o to ćwiczenie, więc to jest taki dla mnie indykator tego, że naprawdę te plecy są przepracowane. Mimo tego, że jak patrzę na te nagrania, to wygląda jakby to było po prostu bezwiedne szarpanie, ale musicie mi zaufać na słowo, że nie jest. No i co? No i tak jak mówię, no
trochę mi to teraz siedzi na bani, że zawsze mam takie wrażenie, jak ten trening nie jest taki, taki idealny, jak chciałem, że mogłem się przyłożyć bardziej, mimo tego, że wiem, że nie, bo po każdej serii robiłem sobie reset bani i starałem się przyłożyć do każdej serii, jakbym zaczynał trening na nowo, ale to niestety nie zawsze tak działa, że da się coś z tym zrobić, więc jakoś, no trudno, no takie dni też są, jak widzicie, no nie zawsze jest zajebista petarda, bo ja nagrywam codziennie i przez ostatnie 20 chyba 5 dni, dzisiaj jest po 26, była taka pasca, że akurat te treningi były zajebiste, ale to rzadko się zdarza, że każdy trening jest tip-top, no więc dzisiaj nie jest, ale nie jest też źle, no jest takie powiedzmy 85%, więc jestem zadowolony, znaczy ja dałem z siebie 100, wiecie, nie będę już opowiadał, wiecie o co chodzi, no jest taki efekt niedosytu, no i nic, na koniec zostały mi dwa posiłki, mamy godzinę 18:40, coś takiego, więc jem pewnie o 19:00, no i jak zawsze 21:00 ostatni posiłek, no i 22:00 do spania, bo trzeba wstać 4:45, żeby się jutro ze wszystkim wyrobić. Na dzisiaj to już tyle. O, przepraszam Was za ten krótszy materiał z rest day'u. Dużo osób pisało, że zawiedzeni, ale musicie zrozumieć, że ja naprawdę się staram, żeby te materiały były dłuższe, ale wypadają takie dni jak właśnie poniedziałek, w którym no po prostu nie byłem w stanie wyrobić się ze wszystkim. Siedziałem i tak bardzo do późna w nocy, żeby nadrobić wszystkie rzeczy związane z podopiecznymi, z raportami, z planami, no i po prostu nie byłbym w stanie czasowo wyrobić się ze wszystkim, żeby ten materiał nagrać, jeszcze go później obrobić, dlatego musicie mi wybaczyć to małe potknięcie, ale konsekwentnie chciałem dodać cokolwiek, więc dodałem chociażby taki krótszy materiał, żebyście wiedzieli, że żyję, funkcjonuję i nagrywam dalej. No nic, tak się tylko wytłumaczam, żeby nie było. No i co, dziękuję bardzo wszystkim, którzy są dalej ze mną i dalej podążają za swoimi celami, że tak powiem. Mam nadzieję, że znaczy nie mam nadziei, ja wiem, bo dużo osób do mnie pisało w tej sprawie, że zaczęło razem ze mną albo zaczęło gdzieś w połowie ze mną i ich zmotywowałem w jakiś sposób do tego, że faktycznie się za siebie wzięli, co jest super miłe i jest to dla mnie naprawdę zajebisty kop, bo ja nagrywam zawsze te dobre rzeczy. To jest trochę tak, jak ludziom się wydaje, że ja cały dzień tylko trenuję, jem, no i generalnie to sobie chilluję, nie? A prawda jest taka, że ja już kilka razy mówiłem w materiale, że dzisiaj zrobię drzemkę, a od 3-4 tygodni zrobiłem może jedną 20-minutową drzemkę, bo nie jestem w stanie zrobić jej czasowo, zawsze jak mi się wydaje, że ogarnę, to się okazuje, że ni chuj, więc generalnie tak to wygląda i podobnie jest z takim odczuciem, że mi się zawsze chce, no wiecie, no teraz mi się chce, bo jestem na masie, mam dużo kalorii i jestem nakręcony, bo widzę, jak to wszystko zajebiście idzie, jest początek masy, więc i ciężary, i ta waga, i forma cały czas się utrzymuje. Ale wiadomo, że przychodzi taki punkt w okresie masowym, w którym jesteś zasapanym, ciężkim skurczybykiem. No i przestaje się chcieć codziennie wstawać rano, bo ciężko się śpi. Przestaje się codziennie rano chcieć robić cardio, ale to nie chodzi o to, co ci się chce. Bo jakby człowiek robił w życiu tylko to, co mu się chce, to by prawdopodobnie niewiele robił. Dlatego też chodzi o budowanie właśnie nawyków. Chodzi o robienie rutyny, wyrobienie sobie takiej rutyny i konsekwencji, bo zapierdalać trzeba. Niezależnie od tego, czy masz dużo kalorii, czy jesteś na prepie i przymierasz głodem, swoje trzeba zrobić. Także widzicie, chyba że zaczęło zajebiście padać, chowam telefon, bo nie jestem przekonany co do wodoodporności iPhone'ów. I widzimy się jutro, godzina 18:12. Do zobaczenia.